Hej, witam Was w klimatycznym nastroju. Jest sobota, już jest wieczór, ale nie nagrywałam nic, bo w ogóle dzisiaj znowu mnie boli głowa, więc tak ledwo, wiecie, mogę mieć otwarte oczy. Ale rano nagrałam filmy, więc chociaż tyle dobrze, że nie zmarnowałam całkowicie tego dnia. No ale oczywiście miałam takie wielkie plany, że dzisiaj tyle zrobię, bo w ogóle wolny dzień i Alan jest i w ogóle jest super. Ale nic nie zrobiłam. Tak. Ale chciałam się z Wami przywitać i powiedzieć, że nagrywam w tym pięknym miejscu. W ogóle tak się zastanawiam, czy nie wypadałoby tutaj dorzucić jeszcze jednych tych światełek. Ale na razie mam tylko te dwa, bo tamte przegryzły mi misiaki, a te były te zastępcze. Więc musimy tamte naprawić i wtedy może coś jeszcze tu podziałam. Tak. Mam na sobie pomadkę z NYX Soft Matte Lip Cream w odcieniu Monte Carlo. Też nagrywam dzisiaj swatche tych pomadek, więc będzie pewnie niedługo na kanale. Tak, chciałam się z Wami go przywitać i powiedzieć, że żyję jeszcze. Jestem w chemie i będę mierzyć parę rzeczy. Znika. Jak już jest Mikołajem, trochę cieplej, pewnie mu jest, a ja próbuję dwóch na raz teraz prowadzić. Już nie jestem ładna, miałam się odezwać jak jeszcze byłam ładna, ale już jak zaczęłam zmywać, to mi się przypomniało. Mam na sobie maskę dzisiaj z Ziai, to jest maska odżywcza z glinką brązową, to jest program przeciwzmarszczkowy do cery suchej i normalnej. I zakupiłam ją w sklepie Ziai za 3 dyszki, takie duże opakowanie. A to, co miałam Wam powiedzieć jeszcze jak byłam ładna, to to, że wyobraźcie sobie, że wracamy z Arkad, bo byliśmy i w Arkadach, i w Pasażu. I oczywiście tu było pranie, więc nie wiem jakim sposobem, ale znowu ściągnęli rzeczy, bo już zrobiłam tak, żeby nie ściągnęli, więc ja nie wiem, co Misiek z tym robi, bo to Misiek oczywiście to ściąga. Mówię, że Misiek, bo jak jesteśmy to w domu, to Pruszek w ogóle nawet nie interesuje się tym, a Misiek tak. I dobra, no i zobaczyłam, że w ogóle ściągnął te rzeczy, mówię, no świetnie. Ale później, słuchajcie, patrzę, a tam kawałek od ładowarki Alana do MacBooka. Czyli to ta część, którą już się wtyka do laptopa. Ale nie miała kabelka dalszego. Później patrzę, druga część kabelka taka. No więc ja myślę, no to subcio, bo ten kabel kosztuje 400 zł. I dzwonię do Alana, bo Alan poszedł jeszcze do sklepu i mówię mu, ale się wkurzysz. No a teraz wiem, że to Misiek, bo Misiek akurat ma taką sierść, że wszystko mu się do tej sierści przyczepia. I przyczepił mu się też ten kabelek, kawałek oczywiście, więc ja przychodzę, on tutaj nie, wcześniej nie zauważyłam, myślałam, że to jakiś papier, bo papier, jakiś papier też powyciągali. I miał tutaj na, no, pod pyszczkiem kawałek kabla. Więc fajnie, Alan teraz poszedł do brata, bo jego brat ma lutownicę, więc próbuję naprawić ten kabel. I zobaczymy, czy im się uda. A ja sobie tutaj siedzę, montuję filmy, które nagrałam i już jeden jest do śmieci, bo źle wyostrzyłam film, więc subcio. Miał być makijaż, nie będzie makijażu. No ale trudno. Więc ja idę montować, ale tutaj mi Pruszaczek skacze. No gdzie jesteś? Skaczesz, tak? Chciałbyś na rączki? No. Ściągnęłam już tą maseczkę i muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się, jak moja skóra teraz wygląda. Ale Nairo wróciło, przygarnęło jedno pisierro. Pisierro, uciekiero. Ale już nie chcę siedzieć. Pruszak! Cześć! O, cześć, Pruszaczek. Cześć. Cześć. No trzymam, bo nie trzymaj go tak. Wyglądaj, jakby chciał coś. A kto jest pod nami? Misiek. A spał wcześniej na misiku. Chcesz do Pruszaczka? To chodź. Chodź do mamusi. Nie ma miejsca. Ach, ja go potrzebuję. Dobrze. Cała rodzinka i zazdrośnik tu idzie. O, Pruszek. Misiek.
Lubisz jeszcze Miśka, czy już nie? Lubię, bo brat naprawił. A no właśnie, Alan naprawił. Więc ja, brat. Brat. Więc żyjemy. Misiek też. Nie, no żartuję. I tak byśmy go kochali. Nie. Jak takiego dziubaska nie kochać? Normalnie. Alan, bo zaraz wszyscy mówią, że naprawdę tak mówisz. O, cześć dziubasku biały. Cześć misiaczku brązowo-rudy. Ty jesteś moim pieskiem teraz. Cześć, jest już godzina 17 prawie, poniedziałek. I zaraz będę szykować film do wrzucenia. Wcześniej się nie odzywałam, bo ganiałam trochę z czasem. Czekajcie, czemu to jest? O! Miałam problem z ogarnięciem czasu, bo byłam dzisiaj o 8.30 na zajęciach. I oddawałam tam coś w ramach zaliczenia, ale muszę jeszcze poprawić. Później byłam na siłowni, wróciłam i chwilę w ogóle strasznie chciało mi się spać, więc pomyślałam, że wyjdę z misiakami na spacer. Ale jeszcze nigdy nie wychodziłam sama, więc tak troszeczkę się zestresowałam. Ale na razie robimy tak, że daję im jeść, oni sobie zjedzą i wtedy wychodzimy na dwór z wiadomych powodów. Więc dzisiaj udało się przekonać jednego i drugiego do zrobienia tego, co powinni zrobić. Ale jeszcze chwilę połaziłam wokół bloku. Oczywiście za każdym razem ktoś podchodzi i się pyta, jaki raz jest misiek, czy taki będzie cały czas i czy urośnie. O, proszeczkę, oczywiście nikt się nie pyta. Ale dałam radę. W ogóle powiem wam, że jak musiałam zbierać do reklamówki wsadzać, to trochę zaczęłam się plątać, bo puszaczek zaczął mi latać wokół nóg. Misiek znowu coś tam znalazł do zjedzenia, więc musiałam mu to wyciągnąć, ale musiałam stać dalej, bo musiałam sprzątnąć po nich. I wiecie, tak zaczęłam, przez chwilę myślałam, nie dam rady, ale dałam radę, więc myślę, że będę mogła tak wychodzić z nimi tak na chwilę wokół bloku, bo na pewno nigdzie dalej nie pójdę. Ale tak tutaj dookoła. I tak teraz byliśmy, nie wiem, z 20 minut? Może nawet, z 20 minut byliśmy. No to już jeden padł, drugi padł i mam teraz spokój. Więc spoko. Cieszę się, że udaje mi się wyjść z nimi samej, bo tak się zastanawiałam trochę, jak to będzie, ale nie było tak źle. Więc ja teraz kończę, bo muszę właśnie zrobić tę miniaturę do tego filmu, bo wrzucam ulubieńców roku chyba. Zaraz zobaczę, co tam mam zmontowane. I tak, więc możliwe, że odezwę się później. Hej, dzisiaj w Hebe było minus 40%, więc poszłam i kupiłam sobie lakier z Petsfaj. Było minus 40% na kosmetyki Petsfaj, więc kupiłam sobie ten kolor 252 Cheek to Cheek. I to, co mam na ustach, bo przed chwilą właśnie nakładałam, żeby zobaczyć. I to jest Petsfaj Perfect Look Lip Liner w odcieniu 129 Grape. Myślałam, że to jest trochę inny kolor, ale bardzo mi się podoba, więc spoczko. W ogóle przyszły mi dzisiaj awiza z paczki, to znaczy przyszły mi dwa awiza i przyszły paczki w końcu z Colourpop i z Kylie, ale niestety i tu muszę zapłacić cło. I to nawet dosyć spore, więc słabo, ale jeszcze nie mogę iść odebrać, bo dopiero od 19, a jest 17, ja już jestem właśnie wróciłam. Byłam na siłowni, dzisiaj tylko, na zajęciach nie byłam, ale słuchajcie, jutro idę na 8.30 na seminarium, a później idę na 13.30 już na zajęcia do 16.40, później idę na siłkę, więc jutro będzie ciężki dzień, ale dam radę. Tak, więc będę teraz czekać. A co to za kolor? Aha, czarny. A, bo kupiłam jeszcze te z Golden Rose, a to chyba wam pokazywałam. Czekajcie, jak się światło garnie. Pokazywałam wam te kolory, czy nie? To jest Rich Color i mam 57 i 35. To też dwa nowe kolorki. Dobra. Wychodzę z uczelni. O 9 rano już byłam na seminarium zanieść ankietę i w ogóle jestem taka mądra, że o godzinie 8.20 stwierdziłam, że jeszcze coś dopiszę. I akurat to, co dopisałam, muszę poprawić, ale to jest dobre, więc
Jeszcze nie będę wam wysyłać ankiety, ale będziecie mi wypełniać. Mam nadzieję, pliska, bo potrzebuję do magisterki. Więc dam wam później znać, jak w końcu będzie już gotowa. I mi wypełnicie. Dziękuję. Tak właśnie wygląda nagrywanie filmów. Ja sobie tutaj nagrywam. O, proszę bardzo, akurat coś jeszcze wyskoczyło. Więc ja sobie tutaj nagrywam. A to sobie poszaczek śpi. Hej, pokaż oczka. No piękne masz oczko i jakie ząbki śliczne. Już mu wypadły, bo miał i te już dorosłe, i te szczeniaczkowe mleczaczki. Mleczaki miał naraz, ale już jak widzicie piękne są. No piękne masz ząbki, piękne. Co ci tak zestresowało? Co pluszaczku? No co się wam dzieje? Co się dzieje? Co ty tam widzisz? Jezu, jakie pobudzenie. Przed chwilą tak spaliście. Tak? No pluszaczku, no. No tak. Idź, uspokój brata. Uspokój brata. Brat, spokojnie. I co? Wyszło ci czy średnio? A ja sobie właśnie piję szejka. Pieski też by chciały, ale pieski nie dostaną. Awokado, mleko kokosowe, białko, szpinak, truskawki i maliny. I chyba wszystko. Dobre jest. Nie musicie próbować. Jest dobre. No już, możecie być spokojni, nic się nie dzieje. Ale czasami mnie przeraża, jak jest cisza i oni nagle zaczynają szczekać. Myślę, o co chodzi, o co chodzi? No już, już. Powiedzcie mi, dlaczego misiek wkłada pyszczek do puszeczka i go od środka liże? Ale to jest ich nowe hobby. Jejku, jak wy to robicie tak... Mocno! Aż ci się spać chciał. Teraz się pluszaczek liże po łapkach. Te misiek liże cię po łapkach, tak? I drugi raz przy moście. Tym razem przy zachodzie słońca prawie. O, zielony. Siemka. Więc idę jeszcze raz na zajęcia. I wróciłam do domu. Nagrałam mi dwa filmy, jeden na Miss Nanteidę, drugi na FitCouple. Na Miss Nanteidę nagrałam open box z dwoma paczkami, na które czekałam ponad miesiąc. Więc w końcu mogłam otworzyć, a to były bardzo fajne paczki, więc będzie ten film pewnie w przyszłym tygodniu. Chyba, że go wrzucę w piątek. To wrzucę go albo w piątek, albo w przyszłym tygodniu. I będziecie mogli sobie zobaczyć. Teraz idę drugi raz na zajęcia. Tak, a potem w ogóle nienawidzę takich dni, kiedy jestem taka obładowana, bo tak, tu mam jedną torbę, to jest torba z jedzeniem, tu mam drugą torbę na siłownię, bo idę na siłownię, a że jeszcze mam właśnie zajęcia, to musiałam wziąć jeszcze i posiłek przedtreningowy, bo to by było za wcześnie, żeby zjeść, i potreningowy, więc oczywiście miałam problem, żeby wygrzebać się z zatłoczonego autobusu. O, nienawidzę takich momentów, ale no trudno. Mówi mi, że mam niski poziom baterii, więc to nie świadczy dobrze, kiedy idę na siłownię i będę do 21.30 jakoś. Chyba? Nie będę tyle ćwiczyć. Trochę krócej będę, ale trochę będę. No ale dobra, to będę kończyć, żeby nie wytracać baterii. Macie piękny most grunwaldzki z zachodem. Słuchajcie, wróciłam właśnie z siłowni i w weekend zamawiałam rozświetlacz na House of Beauty znowu, ale zamówiłam paczkomatem i do paczkomatu obok, ale na pracy, bo on miał po drodze. I właśnie dzisiaj nic jej nie mówię, bo mówiłam mu oczywiście, żeby mi nic nie mówił, bo ja bym wtedy nie wytrzymała. I przychodzi na siłownię, bo przyszedł mi odebrać i przyniósł mi rozświetlacz. Ja się tak cieszyłam! I słuchajcie, to jest rozświetlacz z Ofry w kolorze Blissful. I jak zeswatchowałam go na siłowni, troszeczkę się przeraziłam,
bo on jest ciemny. Tutaj tego nie widać, ale jak zespoczuwałam na ręce, jeszcze nawet tutaj widać troszkę. Widzicie? On jest dosyć ciemny, ale nałożyłam go już na, oczywiście, bez makijażu, ale nałożyłam go na twarz i mam go tutaj. Widzicie to? Tu. I tu. I mam niewielką ilość, tak delikatnie tylko nałożyłam. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie to? I... mój nowy chyba ulubieniec. I słuchajcie, i on ma... babę! Prawie go opuściłam! Chyba mi się pocięła. Odłożę go, wiecie? I on jest trochę ciemny, ale gdyby był, kurczę, jaśniejszy... A, nie, mówiłam o czym innym. Mówiłam o tym, że on ma drobinki, ale on jest tak piękny, w ogóle ma tak świetną konsystencję, że przeżyje. Znajdźcie tu psa. Czekajcie, może wam, mi się uda wam go pokazać. O. Widać? Widać. Bo wyglądał jakby mu było zimno. Tu jest drugi. Tu trzeci. Co ty robisz w domu o tej godzinie? W piątek. Mam urlop i się uczę. No, świetnie się uczysz, ale wziął właśnie wolne w pracy, żeby się uczyć na studia. Świetnie mu to idzie. Brawo. Tak na pewno zdasz. Jolo, odpływamy. Byłam w Sephorze i słuchajcie, potwierdzone info. Są nowe kolory Sephora Cream Lipstain. I są te, które spoczuwałam. Podoba mi się te dwa od lewej. W sumie ten na dole też mi się podoba. Czekajcie, dobre światło znajdę. O! Widzicie, jakie ładne. Jest więcej kolorów, ale to są takie, które mi się bardziej spodobały, znaczy te trzy, bo te dwie tutaj tak średnio. Jesteś szczęśliwy? I jeszcze kupiłam inne rzeczy, ale już wracamy do domu. Pobyliśmy tylko na chwilę, jako że byłam na siłowni. Tak. Jesteśmy już w domu i właśnie siadam do kompa, będę montować tego vloga, więc od razu też już go skończę. Mam nadzieję, że wam się podobał. Powiem wam, że nie pamiętam kiedy i co nagrywałam, więc też będę oglądać go, jak będę go montować. Ale mam nadzieję, że wam się spodobał i że zobaczymy się za tydzień we vlogu, a we wtorek zapraszam was na nowy film i będą to pewnie ulubieńcy roku, ale tym razem pielęgnacyjni, bo kosmetyczni już się pojawili w tamtym tygodniu, tak samo jak dzisiaj wrzuciłam open box z paczką z Kylie Cosmetics i z Colourpop, jeżeli nie widzieliście. Zapraszam i widzimy się we wtorek.